Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie o gościach weselnych, w zasadzie też o byciu gościem weselnym. Jedna z Was zaproponowała, aby nagrać taki film o tym, jak nie powinien zachowywać się gość weselny. Ja wpadłam na inny pomysł, po prostu stwierdziłam, że nagram Wam film o tym, co w gościach weselnych denerwuje młode pary. Oczywiście będą to moje doświadczenia, ale nie tylko, bo zrobiłam takie rozeznanie na Instagramie. Zapytałam Was, co Was tak naprawdę najbardziej wkurza w gościach weselnych, kiedy robią coś nie tak. Was jako innych gości, ale też Was jako osoby, które już swój ślub mają za sobą. I wiele właśnie ciekawych propozycji tutaj, opcji na ten temat się pojawiło. Bez już zbędnych wstępów zaczynam. Pierwsze, co denerwuje nas jako innych gości weselnych oraz młodą parę, to, kiedy impreza przenosi się na zewnątrz. I tutaj nie chodzi mi o to, że ktoś wyjdzie sobie na zewnątrz w celu zapalenia papierosa, czy po prostu w celu odetchnięcia, zaczerpnięcia świeżego powietrza. I wiele z Was to również podkreśliło. Tutaj właśnie nam o to nie chodzi, tylko o to, kiedy naprawdę tłum gości przenosi się na zewnątrz i tam się odbywa jakby osobna impreza. I tak naprawdę przepada im wiele rzeczy, które dzieją się w tym momencie na sali i wiele rzeczy, nad którymi młoda para bardzo intensywnie i długo pracowała. Tak więc takie przenoszenie imprezy na zewnątrz ja bym nazwała ignorancją właśnie dla starań i ogólnie dla pary młodej. Kolejna rzecz, i może tu polecimy właśnie hardkorowo, kolejna rzecz to są goście, którzy nie mają hamulców. Nie mówię tutaj, wiecie, o wujku z dzisiu, który już wesolutki biega w spoconej koszuli i chce tańczyć absolutnie z każdą panią, jaka jest na sali, bo taki wujo z dzisio zdarza się, umówmy się, w każdej rodzinie i jest to absolutny must have każdego wesela. Ostatecznie wujo z dzisio nie robi nikomu krzywdy, on po prostu, tak jak sama nazwa mówi, na weselu się weseli, no i w taki sposób spędza na nim czas. Natomiast chodzi mi tutaj bardziej o osoby głównie młode. Wiecie, ktoś tam skończył 18 lat, 19, rodzice się bawią gdzieś tam obok, on ma tutaj, wiecie, swobodę, jest super. No i puszczają mu hamulce, nie zna swojego organizmu, nie wie jeszcze do końca, jak zareaguje na pewne rzeczy. I młodzi ludzie bardzo często na weselach zaczynają eksperymenty, czyli ile potrafię wypić, co z czym mogę zmieszać, czy do tego będę jeść, czy nie będę jeść, jak to w ogóle będzie. No i niestety, te eksperymenty kończą się nieprzyjemnie zarówno dla innych gości weselnych, jak i dla samej pary młodej, ponieważ w takich sytuacjach bardzo często dochodzi do przeróżnych awantur. Byłam świadkiem, kiedy młodzi ludzie, słuchajcie, pili ze sobą alkohol właśnie na weselu, świetnie się bawiąc. Natomiast później, gdzie już przedobrzyli z tym alkoholem, wybuchła awantura o to, że jeden z chłopaków, nastolatków, no nie byli to dorośli ludzie, stwierdził, że ten drugi chce mu poderwać dziewczynę. No i się zaczęło. Bijatyka, słuchajcie, no naprawdę nieciekawa sytuacja. Para młoda w takich momentach jest absolutnie zestresowana, zmieszana, nie wie, co ma robić, bo nikt tego nie planował. No i nikt nie chciał, aby tak było. Ale mówię, no młodzi ludzie są zdolni do wszystkiego w takim stanie. Również, słuchajcie, zdarzało się, że takie osoby po prostu wymiotowały wszędzie, gdzie stały. Na stół, w łazience, na podłogę, naprawdę wszędzie i tak naprawdę, no wiecie, moglibyśmy wówczas stać obok tej osoby. No nikt nie chce z wesela wychodzić z wymiocinami na sobie, umówmy się. Także takie sytuacje się zdarzają, takie sytuacje widziałam, nie wymyśliłam sobie tego. A wiecie, obsługa jest równie zniesmaczona, kiedy widzi, że nikt z tym nic nie robi. I moja propozycja jest taka, że jeżeli my nawet jako właśnie goście weselni widzimy, że ktoś już ma powoli dosyć, jeżeli jest to jakiś nastolatek, który ma tam rodziców swoich, zwróćmy uwagę tym rodzicom, żeby po prostu gdzieś tam go przemycili, schowali, aby troszeczkę odpoczął, albo sami po prostu to zróbmy, zaproponujmy takiej osobie chwilowy odpoczynek, uwierzcie mi, że godzinka, dwie godzinki gdzieś tam w zacisznym miejscu zregeneruje go, wtedy wróci na imprezę i już no, po prostu nie będzie robił wiochy. Kolejny typ gościa, który naprawdę mocno irytuje, to jest taki gość obserwacyjny.
obserwator. On, słuchajcie, kompletnie się nie bawi, on jest nieprzejęty absolutnie niczym, on tylko chodzi, obserwuje, a po całym weselu ma najwięcej do powiedzenia. Czyli co było nie tak, co kto zrobił źle, co kto tam, wiecie, oj, po prostu naprawdę obgada wszystko i wszystkim, a tak naprawdę z tego wesela w ogóle nie skorzysta, tak? No i są tak tacy goście, są tacy wiecznie nieszczęśliwi, wiecznie niepocieszeni i wiecznie coś im nie pasuje i tak jak mówię, na weselu no nie korzystają kompletnie nic. Są, bo są, ale tak naprawdę są takimi cichymi obserwatorami, czyli oni muszą wiedzieć i widzieć wszystko, a tak naprawdę to, co najważniejsze, ich po prostu omija. Teraz przejdę może do prezentów, do kopert, do rzeczy, które wiele osób uważa, że są na weselu najważniejsze. Otóż ja wiem, że nie, ale no nie każdy tak myśli. Wiele par młodych myśli, że wesele im się zwróci. W tych czasach wesela się nie zwracają, ponieważ też goście, nie wiem, czy nie są świadomi, może nie, po prostu goście chyba nie chcą wiedzieć, jak wiele wesele kosztuje, jaki ogrom finansów po prostu pochłania. No i owszem, każdy niech daje tyle, ile uważa, tyle, na ile go stać. Natomiast moim zdaniem perfidne jest, kiedy gość wrzuca parze młodej kopertę, która jest albo pusta, albo jest wypchana gazetami, papierami, po prostu czymś, co jest imitacją pieniędzy, a tak naprawdę nie daje tej parze młodej nic. Tacy goście, wierzcie mi, zdarzają się. Kto przeżył swoje wesele, myślę, że w bardzo dużej mierze może się na ten temat wypowiedzieć, bo coś takiego na pewno się przytrafiło, przynajmniej co drugiej parze. No tak niestety jest. Do tych pojemników, do tych pudełek na prezenty, na koperty są wrzucane pieniążki luzem. Okej, przymykam na to oko, ale wydaje mi się, że jeżeli już udajemy się do kogoś na wesele, no to nie jest jakiś mocny wyczyn, żeby pójść do sklepu, kupić jakąkolwiek kartkę, napisać coś od siebie, podpisać się i już. Tu się nie ma czego wstydzić. Tak jak mówię, każdy daje to, na co go stać, ale takie perfidne już zagrania są po prostu poniżej pasa i moim zdaniem lepiej by było w ogóle nic nie wrzucać, niż wrzucać właśnie kopertę pustą czy wypchaną gazetami, niepodpisaną. Tak jak mówię, jeżeli nawet nie stać nas, żeby komuś dać coś na prezent, bierzmy karteczkę, napiszmy coś od siebie, stwórzmy coś własnoręcznie. No każdy to, słuchajcie, zrozumie, nikt nie jest dzieckiem, ale takie zagrania moim zdaniem po prostu są niekulturalne. Kolejna rzecz, która naprawdę potrafi troszeczkę zdenerwować parę młodą, no to fakt, kiedy na oczepinach, a oczepiny praktycznie są na każdym weselu, starają się znaleźć gości do zabawy, do wspólnej zabawy, a wiecie, podchodzą do jednej osoby, ta osoba nie, 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 druga osoba też nie, nie, nie. Moim zdaniem takie osoby po prostu niech staną z tyłu i ustąpią miejsca tym, którzy chcą wziąć udział w tej zabawie, a tak wiecie, my biegamy jako para młoda, szukamy, te osoby się wycofują i kurczę, tak naprawdę pochłania to ogrom czasu, a moglibyśmy już dawno mieć to za sobą, świetną zabawę odhaczoną, że tak powiem, bądź nawet przejść do kolejnej zabawy właśnie na oczepinach i już. A to takie, wiecie, nie, 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 no to umówmy się, my jesteśmy na weselu po to, aby się dobrze bawić, a nie po to, żeby się stresować, czy ktoś na nas patrzy, czy coś robi nie tak. No przecież to nie na tym polega. Montaż filmów w tych czasach to nie jest również wybieranie momentów, które mają na celu upokorzenie gości, tylko wręcz przeciwnie. Są dobierane momenty, które w bardzo fajny, humorystyczny sposób przedstawią przeróżne rzeczy. No i oczywiście głównie skupiają się na parze młodej i na tym, jak oni ten wieczór przeżyli. Także naprawdę, słuchajcie, bez stresu podchodzimy do takich rzeczy, a tak jak mówię, jeżeli wy nie jesteście osobami, które chętnie biorą udział w oczepinach, w tego typu zabawach, gdy ktoś na was patrzy, tak, wiele ludzi, to po prostu stańcie z tyłu. Wtedy para młoda naprawdę ciężko będzie jej do was dotrzeć. Wy i tak będziecie mogli wszystko sobie śmiało obserwować, a przynajmniej nie będziemy tutaj tracić niepotrzebnie czasu, który na weselu jest bardzo, bardzo cenny, wierzcie mi. I to wszystkie zachowania gości, które udało nam się wspólnie tutaj na Instagramie wymyśleć. Mam nadzieję, że ten filmik troszeczkę wam rozjaśnił, jeżeli może nawet robiliście którąś z tych rzeczy, to już teraz wiecie, że nie jest to miłe dla pary młodej, a w przyszłości, jeżeli wy parą młodą będziecie, no to
będziecie też zwracać większą uwagę na tego typu zachowania, bo one są naprawdę nieco irytujące. Wiadomo, że żadne wesele nie wypadnie perfekcyjnie, coś zawsze się zdarzy, ale jeżeli my jako goście możemy przyczynić się do tego, aby było ono po prostu jak najlepsze dla pary młodej, no to czemu by nie? Kultura, dobra zabawa, wszystko w granicach rozsądku, nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Oczywiście zachęcam do dzielenia się własnymi przeżyciami, być może było coś bardziej hardkorowego, co wspominacie średnio, czy to jako goście weselni, czy to jako para młoda. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, myślę, że inni widzowie też chętnie o tym poczytają. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i spędzony ze mną czas. Zapraszam Was na mojego Facebooka, bloga oraz Instagrama. Wszystkie linki zawsze macie na dole. Zapraszam również na moje kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa, pa!